oczywiście cieszymy się, że zakończyliśmy mecz zwycięstwem. Zdajemy sobie sprawę, że bramka w 90 minucie, po której zdobyliśmy prowadzenie w tym meczu, dała nam zwycięstwo. No, mecz trwa 90 minut, wiadomo. Już w pierwszych minutach mogliśmy i powinniśmy zdobyć bramkę. Niestety nie udało się. Potem mecz się troszkę wyrównał, ale uważamy, że drużyna chciała realizować ten plan zakładany. Tworzyliśmy sobie sytuację, ale brakło skuteczności, żeby ten wynik był lepszy. Tym niemniej wracamy do Wrocławia po pierwszym meczu od 6 lat w europejskich pucharach ze zwycięstwem. A tak jak przed meczem wspomniałem, jest to dwumecz i we Wrocławiu rozstrzygnie się kwestia awansu. Łukasz Ciona, Wrocławskiej Partii, w Łokczym od początku. Panie trenerze, na pewno zwycięstwo cieszy i urwaliśmy się ze stryczka potocznie rzecz ujmując, natomiast no, styl był bardzo słaby, momentami wręcz ocierający się o kompromitację, szczególnie jeżeli chodzi o pierwszą połowę, co jest przede wszystkim do poprawy, no, bo mocniejszy przeciwnik wykorzysta to bezlitośnie po prostu i szczególnie brakowało siły ognia, no nie ma co ukrywać, że tutaj jest bardzo wiele do poprawy. To znaczy, ja nie powiem, żebyśmy tutaj zagrali jakoś kompromitująco. Tworzyliśmy sobie sytuację, byliśmy zdecydowanie, znaczy byliśmy drużyną, która chciała dominować na meczu i dominowała. Stwarzaliśmy sobie sytuację, brak wykorzystania sytuacji może deprymował zawodników, nas wszystkich, ale ilość stworzonych sytuacji na pewno była zadowalająca. Powinniśmy zdobyć bramkę wcześniej. Stało się to w 90 minucie, a tak jak mówię, no kwestia awansu. Do Wrocławia przywozimy dobry wynik i to jest dla nas najważniejsze. Wiadomo, że startujemy dosyć wcześnie, startujemy też po okresie przygotowawczym, ale tak jak wspomniałem wczoraj, wspominaliśmy, że nie chcemy na to patrzeć, bo do europejskich pucharów przygotowaliśmy się z wiedzą, kiedy będziemy grać. I chcieliśmy tak przygotować zawodników, żeby drużyna wyglądała na tyle dobrze, żeby mogła awansować dalej. Witam trenerze, gratuluję zwycięstwa, Marcin Koleński, Śląsk. Chciałem zapytać o niespodziankę chyba w składzie, czyli o Sebastiana Bergiera, który dzisiaj zastępował Erika Exposito. Czym przekonał trenerów do tego, żeby na niego postawić i jak trener oceni jego grę w dzisiejszym meczu? Sebastian był z nami w okresie przygotowawczym na obozie przygotowawczym w Chorwacji, tak więc miał okazję zaprezentować swoje umiejętności w dłuższym okresie czasu. Do tego wykazywał dużo zalet, jeżeli chodzi o grę w drugiej lidze i zdobył bardzo dużo goli, dużo bramek. Zasłużył sobie postawą na treningu, postawą na meczach sparingowych. Rywalizacja się toczy. Meczów Śląsk-Wrocław w tym sezonie rozegra na pewno bardzo wiele i do grudnia na pewno rywalizacja na tej pozycji będzie dawała dużo dobrego efektu. Dzisiaj mieliśmy przykład tego, że Fabian, wchodząc jako świeży zawodnik, zdobył bramkę i tylko taka rywalizacja między zawodnikami może podnieść poziom sportowy zawodników. Sebastian, odnosząc się jeszcze do końcówki pytania, Sebastian, tak jak każdy z zawodników, bardzo ciężko pracował na boisku. Miał trudne zadanie, bo miał zawsze dwóch rywali koło siebie. Wykonywał zadania, które zostały mu nakreślone i można powiedzieć, że im dłużej się gra toczyła, tym Sebastian lepiej wyglądał. Wiadomo, że nawet to uderzenie, które wykonał po dryblingu w drugiej połowie, niewiele brakowało do zdobycia bramki. Ale tak jak wspomniałem, mamy zawodników gotowych na ławce rezerwowych i to należy podkreślić, że Śląsk-Wrocław tworzy naprawdę mocną drużynę, na którą możemy w każdym momencie liczyć na zawodników, którzy w danej sytuacji, powtarzam, w danej sytuacji są rezerwowymi, bo tak jak wspomniałem na początku, meczów będzie dużo, na pewno każdy z tych zawodników musi być gotowy
na podjęcie rywalizacji w pierwszej minucie. Gwiezdki, Piotr Śląsk, dobry wieczór panie trenerze. Zastanawialiśmy się przed tym meczem, jak będzie wyglądała ta komunikacja z trenerem Magierą w sytuacji, która nas została. I jak to było? Jak to technicznie udało się zorganizować? Jaki był wpływ trenera Magiera? Trener Magiera oglądał mecz w telewizji. Mieliśmy kontakt z trenerem w przerwie meczu. Oczywiście swoje uwagi przekazał nam. Poprawiliśmy grę w drugiej połowie, jeżeli chodzi o szybkość rozegrania piłki w linii obrony i na to zwracaliśmy szczególną uwagę u zawodników. Dzięki temu stwarzaliśmy sobie sytuację. Tak jak mówię, no, nic więcej się nie wydarzyło. No, w przerwie meczu uwagi trenera były wskazówkami. Te zmiany to były pana autonomiczne decyzje, zmiany personalne na boisku, czy trener Magiera na przykład jakoś komunikował? Rozmawialiśmy w przerwie na temat możliwości, które mogą na boisku wystąpić. Tylko w przerwie, w trakcie tak, meczu tak, było. Tak. Tym niemniej no wiadomo, że w trakcie meczu, będąc blisko zawodników, widzi się pewne sygnały i decyzję trzeba podjąć nagle dla dobra drużyny. Ja właśnie na propos tej komunikacji z trenerem Magierą chciałem zapytać, co po meczu napisał, czy już SMS-a, czy na koniec, czy z gratulacjami, co tam było w tym SMS-ie, czy może minutkę porozmawialiście przez telefon? Nie, muszę zmartwić pana, jeszcze nie kontaktowałem się z trenerem, oczywiście zaraz po konferencji pewnie dzwonimy się, porozmawiamy o dalszych przygotowaniach, bo tak jak wspomniałem na początku, dwumecz się nie skończył, dzisiaj zagraliśmy pierwszą połowę tego dwumeczu i przed nami kolejne sesje treningowe po to, żeby dobrze przygotować się do meczu rewanżowego. No i na pewno ta rozmowa też będzie ku temu służyła, żeby można było plan do następnego meczu wdrożyć w życie. Nie wiem, czy trener już miał okazję usłyszeć, ale w meczu, którego zwycięzca będzie rywalem zwycięzcy tego spotkania, a remis 1-1 na Niemczech. I czy trener uważa ten wynik za zaskakujący? I z ewentualnie wolałbym się zmierzyć w kolejnym rundzie? Wynik usłyszałem. Paweł Kozłuk przekazał informację. Tym niemniej, no, szczerze powiem, nie zajmujemy się tamtą sytuacją, która toczy się na boisku. Oczywiście analizę tego meczu będziemy mieć. Dwumeczu po zwycięstwie Spajda. Tak więc na razie to nam tutaj głowę zaprząta, żeby drużyna była dobrze przygotowana do rewanżu. Dzisiaj się cieszymy. Tak jak wspomniałem, zawodnicy naprawdę ciężko pracowali na ten wynik. Żeby go osiągnąć, dążyli do zwycięstwa. Trzeba pogratulować całemu zespołowi, że to zwycięstwo się udało wyrwać na koniec spotkania. No i z tego miejsca też należy podziękować kibicom, którzy zjawili się na stadionie. Cała drużyna Śląska Wrocław dziękuję im za przybycie w tak odległe strony. Na pewno Wrocław się dzisiaj może cieszyć ze zwycięstwa, ale to w czwartek u siebie w domu chcemy przypieczętować awans.